Witam serdecznie wszystkich dzisiaj na takim dosyć nietypowym temacie. Ten temat będzie dotyczył piramid, tyle tylko, że nie piramid w Egipcie, bo tak jak doskonale wiecie, nawet już z tych moich rozmów z Olkiem, piramidy w takiej samej pasie jakby konstelacji Oriona były ułożone i w Egipcie, i w Meksyku, i tak samo w Chinach. Ale ja bym chciał powiedzieć troszeczkę o innych piramidach, więc zanim zaczniemy, oczywiście nie zapomnijcie zalajkować tego naszego filmiku. No i jeżeli jesteście tu pierwszy raz, no to polecam, żebyście zasubskrybowali, dlatego że na pewno w tym podcaście Zjawiska Nadprzyrodzone wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Tak więc możemy, myślę, sobie powoli startować i idziemy z koksem. Moi drodzy, chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów na temat indonezyjskiej piramidy. Takiej piramidy, która jest w Indonezji. No i oczywiście egipskie piramidy od kilku stuleci, szczerze mówiąc, nie dają w ogóle spokoju archeologom. Wszystko w tych ogromnych budowlach, poczynając w ogóle od czasu powstania tych budowli, aż do sposobu wznoszenia ich, cały czas pozostaje, bym powiedział, tajemnicą. Tymczasem piramida Gunung Padang, która znajduje się na indonezyjskiej wyspie Jawa, przewyższa praktycznie każdą piramidę egipską i to praktycznie pod każdym względem. Co więcej, ta piramida w Gunung Padang na wyspie Jawa jest największą, najstarszą i najbardziej zagadkową budowlą w całej Azji Południowo-Wschodniej. Troszeczkę tak może historii, bo kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, pojawili się na wyspie Jawie koloniści ze Starego Świata, którzy uciekali przed takim, bym powiedział, europejskim nieszczęściem. No i ze wszystkich przybyszów najbardziej ciekawscy okazali się praktycznie Holendrzy. Oni właśnie też zwrócili uwagę w 1914 roku na tą tajemniczą górę i dowiedzieli się od miejscowych mieszkańców, że Gunung Padang znaczy po prostu w ich języku Góra Oświecenia. Więc święte miejsce, które zostało stworzone przez mitycznego króla Silavangi, które przez stulecia służyło praktycznie zarówno do medytacji, jak i do obserwacji gwiezdnego nieba. W ogóle po raz drugi tą górę oświecenia, ta Góra Oświecenia błysnęła tak jakby na chwilę w 1949 roku, a następnie popadła w takie zapomnienie na następne 30 lat. I dopiero w 1979 roku na jej wierzchołek wspięli się uczeni, zarówno geolodzy, jak i różni geografowie. No i na wierzchołku znaleźli setki kamieni, jakiś brył o różnych regularnych kształtach, które były rozstawione w określonym porządku. No i tak pojawiły się, szczerze mówiąc, pierwsze zagadki z Gunung Padang. Pytanie, kto w ogóle te bryły wykonał, w jakim celu. No i najważniejsze, jakie w ogóle przeniesiono na tą wysokość 885 metrów nad poziomem morza. Przy okazji w ogóle też spisano takie miejscowe legendy o tej Górze Oświecenia, które mówiły o królu Silavangi, który potrafił jednym ruchem ręki przenosić bazaltowe bloki, z których właśnie ułożył tą górę Gunung Padang oraz przemieniać się w tygrysa. Podobno też potrafił. Więc uczeni uznali te opowieści jedynie za takie, bym powiedział, piękne baśnie, a tymczasem i w baśniach zawsze jest, bywają jakieś cenne wskazówki. No, w połowie ubiegłego wieku zainteresował się w ogóle tą górą Gunung Padang taki indonezyjski uczony doktor Dany Himal Natawidjaya się nazywał w ogóle. No i on wiedział już o tym, że król Silavangi rzeczywiście panował na Jawie około 1500 lat przed naszą erą, może więc miał naprawdę w ogóle związek z tą górą Gunung Padang. No i w 2011 roku Dany Natawidjaya przybył na Jawę z taką ekspedycją, żeby zbadać tą górę. No i teraz chciałbym wam pokazać takie kilka niespodzianek, które było na tej górze znalezionych. Postaram się to jakoś zrobić, tak jak tutaj widzicie. Więc już praktycznie od pierwszych dni, bym powiedział, góra zaczęła wszystkich uczonych zaskakiwać, bo jak się okazało, składała się ona z takich pięciu tarasów, bym powiedział, jak widzicie tutaj na tym szkicu. Jeden był ten taras wyższy po prostu od drugiego, a jej wierzchołek
A żeby dojść na ten wierzchołek, to trzeba było przejść około 400 stopni. No i na tej oczyszczonej z trawy powierzchni wierzchołka znaleziono takie pozostałości budowy megalitycznej, bym powiedział. W ogóle przeprowadzono tam badania radiowęglowe, które potwierdziły wiek tej budowli podobno na okres 1500, od 1500 do 500 roku przed naszą erą. No i wkrótce Dany miał do dyspozycji takie zdjęcia z powietrza, więc regularna forma geometryczna góry w ogóle sugerowała, że ona może mieć takie, bym powiedział, sztuczne pochodzenie, więc rząd Indonezji wziął na siebie ten ciężar w ogóle finansowania wykopalisk. No i rozpoczął takie prace bardzo szeroko zakrojone. No i oczywiście te odkrycia, które się pojawiły, posypały się praktycznie jedno po drugim. Więc ta góra Padang okazała się w rzeczywistości, można by powiedzieć, sztuczną piramidą, więc miała wysokość około 200 metrów. Przypomnę tylko, że piramida Cheopsa liczy zaledwie 146,6 metra. Była ona zbudowana z bloków skały wulkanicznej połączonych ze sobą jakąś tam dziwną, niespotykaną, bym powiedział, zaprawą. No i też na tych ścianach tej piramidy pojawiły się odsłonięte zapisy, więc zaczęto skanować grunt. No i okazało się, tam wykazano przede wszystkim taką obecność, bym powiedział, w centrum tej góry, na głębokości 25 metrów, o powierzchni takiej pustej komory, która miała wymiary 10 na 10 na 10 metrów. No ale idźmy sobie dalej. Teraz przejdźmy sobie do wieku piramidy, bo zaczęto zastanawiać się i ryć się coraz bardziej w głąb tej piramidy, żeby było ciekawiej, więc dla określenia wieku Gunung Padang uczeni wykonali w ogóle kilka odwiertów i piramida okazała się taką budowlą, bym powiedział, wielopoziomową. W miarę przesuwania się w głąb tej góry te próbki okazywały się coraz starsze, czyli najpierw było 3000 do 5000 lat, potem 9600 lat, potem 11000 lat. No a z głębokości w ogóle 30 metrów wydobyto taką próbkę, której wiek określono w ogóle na 22 tysiące lat. Więc piramida Cheopsa, dla przypomnienia powiem tylko, że liczy sobie w ogóle około 4,5 tysięcy lat. Jawańska piramida powstawała, można by powiedzieć, takimi falami. To było wszystko nanoszone, ciągle nanoszone, prawda? W ciągu kilku tysięcy lat, a każda nowa budowla bazowała na wcześniejszej, która liczyła już setki i tysiące lat. Kiedy więc położono pierwszy kamień pod budowę piramidy, no to pozostaje tajemnicą. Dotychczas w ogóle ustalono taki wiek tych głęboko, bardzo głęboko położonych warstw na ponad 22 tysiące lat. Przy czym, żeby było ciekawiej, nie osiągnięto jeszcze poziomu podstawy. No ale to nie koniec, bo w ogóle zaczęły się pojawiać też różnej maści zagadkowe artefakty. Tak jak tutaj widzicie na tym zdjęciu. No w ogóle w ten sposób praktycznie do 2015 roku ta legendarna wersja o tym udziale króla Silawangi w dziele budowy tej Gunung Padang została, można by tak powiedzieć w ogóle, że została troszeczkę jakoś tam wyjaśniona. Ten gigantyczny, bym powiedział, taki kompleks megalityczny był wznoszony pracą, szczerze mówiąc, wielu pokoleń, no i na długo przed jego panowaniem, przed panowaniem tego króla. Jeśli natomiast by chodziło o ten konkretny okres, czyli około 1500 lat przed naszą erą, to uczonych czekała, bym powiedział, naprawdę nie lada zagwozdka, bo otóż ta cała zaprawa cementowa, która scalała te bryły piramidy, odnosiła się do danego okresu i składała się praktycznie w 45% z różnych minerałów krzemowych, a w 45% z minerałów rud żelaza. No powstaje pytanie, jak wyglądała metalurgia w starożytnej Indonezji, bo ona praktycznie była niemożliwa bez wykorzystania energii elektrycznej. No ale no jak to w ogóle jest możliwe? Być może na początku 2015 roku ten rąbek tajemnicy nieco właśnie uchylił dr Denny Hillman, który był odpowiedzialny za zespół prowadzący badania archeologiczne właśnie w miejscu tej piramidy. No i on odgłosił też takie odkrycie dziwnego metalowego urządzenia, które być może było najstarszym elektrycznym urządzeniem na Ziemi. Według naukowców ten obiekt został wykonany ze złota i z miedzi i przypominał, można by powiedzieć, taki troszeczkę kondensator elektryczny. Według archeologów w ogóle warstwa, w której się znajdował,
liczy około 12 tysięcy lat, no powstaje takie pytanie, czy starożytny człowiek na tyle opanował całą energię elektryczną już praktycznie kilka tysięcy lat temu. No i w październiku 2014 roku we wschodniej części góry na jednym z tarasów znaleziono w ogóle artefakt, który dostarczył tym uczonym naprawdę mnóstwo nowych pytań. Niezwykły przedmiot, który został praktycznie zaprojektowany z takim, bym powiedział, ergonomicznym uchwytem, był, co ciekawe, przeznaczony dla leworęcznych, do posługiwania się lewą ręką. W ogóle ciężar tego przedmiotu zdradzał jego bardzo dużą taką gęstość, bym powiedział, która znacznie przekraczała zakres gęstości naturalnych skał, takich jak bazalt, andezyt czy dioryt. No, jego wnętrze zbadano w ogóle metodą tomografii komputerowej. Odkryto w ogóle cząstki metaliczne, które były rozproszone równomiernie w tym kamieniu. Widoczne tam były takie odrobiny żelaza. Co więcej, nie było, a nie, był też. Żelazo było i nikiel był. Nikiel też tam był. Podobnie też wykorzystano przy tej budowie tych kamieni, albo powstawaniu tych kamieni, w ogóle metale magnetyczne, które odkryto również w piramidzie Lamana, która znajdowała się w Ekwadorze. Więc wyniki w ogóle badań tych kamieni zaprzeczają, że znalezisko jest jakimś takim zwyczajnym narzędziem ręcznie wyrzeźbionym w jakimś naturalnym kamieniu. Natomiast potwierdzają na pewno jego syntetyczne pochodzenie, więc ten, bym powiedział, niezwykły projekt i w ogóle znaczny ciężar tego kamienia świadczyły o jego specjalnym zastosowaniu i takich funkcjach trudnych dzisiaj praktycznie do zrozumienia. Artefakt miał szorstkie dosyć takie powierzchnie, nie miał śladów otarcia. Ten artefakt, który tutaj widzicie, no i w innych naturalnych, nie posiadał też jakichś takich naturalnych, bym powiedział, oznak zużycia, które sugerowały, że był on traktowany z jakąś szczególną ostrożnością. W ogóle prawdopodobnie on był wykorzystywany w jakichś takich zaawansowanych praktykach leczniczych na tym Gunung Padang. Gdyby nawet, bym powiedział, hipotetycznie przyjąć albo ograniczyć wiek tych znalezisk do 1500 lat przed naszą erą, no to będąc w ogóle sceptykiem, należałoby uznać, że chodzi jedynie o jakieś prymitywne urządzenie elektryczne i jakieś proste narzędzie, ale to i tak by, szczerze bym powiedział, nie umniejszyło tej sensacji. Tak naprawdę można by też między bajki włożyć taką wersję o pozaziemskich budowniczych Silawangi. Gdyby nie, praktycznie jeszcze jeden fakt. W podaniach miejscowych mieszkańców wspomina się o takiej rodzonej siostrze Ziemi w 500 krokach światła zamieszkanej przez braci. No tutaj trzeba by przypomnieć, że dopiero w 2014 roku astronomowie odkryli znajdującą się w odległości 500 lat świetlnych, czyli można by powiedzieć 500 kroków światła, unikatową planetę, którą nazwano Kepler-186f, której rozmiary są większe od ziemskich tylko praktycznie o 10%, więc uczeni podejrzewają, że na tej rodzonej siostrze Ziemi może być też płynna woda i może być też życie. Ale w ogóle skąd starożytni astronomowie Gunung Padang mieli taką analogiczną wiedzę, którą przekazywali z pokolenia na pokolenie? Może właśnie ten legendarny władca Silawangi, dysponujący niezwykłą mocą, był nikim innym jak jakimś tam, nie wiem, ocalałym członkiem załogi UFO. No i w ostatnim etapie budowy piramidy przyłożył on swoją rękę do jej stworzenia. No i z wdzięczności za to został on uwieńczony w tych jawajskich legendach. Nie wiem, ciekaw jestem waszego zdania, wsadzajcie w komentarze. Każdy merytoryczny komentarz jest w sumie mile widziany. No, serdecznie pozdrawiam i dzięki, że wytrzymaliście te praktycznie prawie 15 minut ze mną. Pozdrawiam wszystkich.